Cześć, to znowu ja, Dziadek Węgiel. O tym, co wybrać na początek przygody z Linuxem, czego unikać, już było. Przejdźmy teraz do instalacji naszego pierwszego systemu, którym w dzisiejszym filmie będzie Linux Mint 64-bit w wersji interfejsu graficznego X-Face. Bez zbędnego przytulenia, przejdźmy do instalacji. Zmieniamy ekran. Odpalamy nasz instalator. Po włożeniu pendrive'a do kompa, tudzież płyty, odpaleniu z tegoż pendrive'a ukazuje nam się coś takiego. Robimy start Linux Mint. Po chwili mamy odpalony instalator, w zasadzie środowisko live, które możemy sobie testować, używając płytki. My natomiast zajmiemy się dzisiaj instalacją tegoż Linuxa. Klikamy dwa razy na Install Linux Mint. Czekamy na odpalenie instalatora, który właśnie się odpalił. W tym momencie wyszukujemy sobie języka polskiego, czyli klikamy na czymkolwiek tutaj w liście języków i naciskamy P. Pokazuje nam się polski. Dla pewności możemy to zaklikać, następnie przycisnąć przycisk naprzód. Tu możemy sobie sprawdzić, czy nasza klawiatura wybrała się poprawnie, czyli lecimy nasze polskie znaki diakrytyczne. Naciskamy Alt, EU, SI, Ci, rzeczy, ni, eu. Czegoś zapomniałem? Nie sądzę. Aha, uzamknięta. Zdaje się, że to wszystko, co mamy z naszych polskich ogonków. Klikamy więc naprzód. Żeby sobie zaoszczędzić czasu z instalacją potem różnych dziwnych kodeków multimediów, obsługą MP3, obsługą DVD, Blu-ray i tak dalej, i tak dalej. Klikamy zainstaluj kodeki multimediów w trakcie instalacji. Klikamy naprzód. W tej chwili ukazało nam się okno rodzaj instalacji. W tym momencie możemy wybrać instalację na całym dysku, czyli wyczyszczenie całego dysku i zainstalowanie na nim Mint automatycznie. Jeżeli masz czysty dysk i nie masz żadnego innego systemu na komputerze, albo się chcesz po prostu innego systemu pozbyć, możesz tego użyć. Wszystkie dane, jakie są na dysku, zostaną zniszczone i wyczyszczone. Natomiast jeżeli masz Windows, z którego chcesz nadal korzystać, stanowczo odradzam, ponieważ stracisz wszystkie możliwe dane, jakie tylko na tym dysku są. Niezależnie od tego, czy to jest dysk pusty, czy z windą, ja jednak polecam użycie opcji drugiej, czyli użycie innego rozwiązania i spartycjonowanie sobie dysku ręcznie. Klikamy naprzód. Inicjalizujemy nową tablicę partycji, jeżeli mamy do czynienia z czystym dyskiem. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z czystym, pustym dyskiem, w żadnym innym wypadku nie klikamy nowej tablicy partycji, gdyż zniszczymy istniejące dane na dysku. Jeżeli mamy dysk, który ma jakąkolwiek instalację innego systemu operacyjnego, zniszczymy te dane, pozbędziemy się swojego systemu i wszystkich swoich danych i jest to nieodwracalne. Mamy dostępną przestrzeń i zaczynamy partycjonowanie tego dysku. Klikamy dodaj. Na dzień dobry wykonujemy partycję bot, jako że jest to instalacja w trybie BIOS. 500 MB powinno w zupełności wystarczyć. Dajemy podstawową partycję początek przestrzeni. System plików jest tutaj nieistotny. Myślę, że X4 z księgowaniem to jest aż nadto. Tworzymy partycję bot.
Tu znajdzie się nasz kernel systemu, grup i parę innych jeszcze rzeczy. Natomiast to jest partycja bootująca nam cały system. Tu znajdują się wszystkie pliki odpowiedzialne za zbootowanie nam systemu, czyli pokrótce jego odpalania. Następnie tworzymy partycję root. Jest to odpowiednik... Ciężko powiedzieć, że jest to odpowiednik partycji C. Jest to główny węzeł systemu plików Linuxa, od którego zaczynamy wyliczanie wszystkich katalogów, ale można też powiedzieć, że jest to mniej więcej odpowiednik dysku C w Windowsie. Dajemy partycję podstawową. I zrobiliśmy pierwszy błąd, to znaczy ja zrobiłem. Zmienimy sobie wielkość tej partycji. Czyli najpierw należy ją zwyczajnie usunąć. I następnie wybrać inną jej wielkość już po jej, tuż przed jej dodaniem. Tworzymy partycję podstawową. 20 giga, czyli 20 tysięcy megabajtów. Raz, dwa, trzy. X4 z księgowaniem jest to w zupełności wystarczający system plików na potrzeby domowe. Nie tworzymy to serwera. Robimy OK. I tak, pomimo drobnego błędu, utworzyliśmy partycję root, na której znajdzie się cały nasz system i wszystkie programy, wszystkie katalogi systemowe, tak? Zostaje nam jeszcze utworzenie swapa i partycji home. Swap jest to tak zwana partycja wymiany, służąca do tego, by zrzucać zrzuty pamięci z systemu w momencie, kiedy kończy się pamięć fizyczna, czyli RAM. W zamierzchłych czasach robiło się to w ten sposób, że swap równał się ilość RAMu razy 2, czyli jeżeli miałeś 1 giga, robiło się 2 giga swapu, 3 giga, 6 giga swapu i tak dalej. Właściwie przy 4 robiło się 4 i nikt nie szedł w jakiejś większej ilości. W dzisiejszych czasach swapa można mieć, nie trzeba, ja go zawsze tworzę w granicach 2 GB swapa na wszelki wypadek. Troszkę inaczej się to ma w przypadku dysków SSD, kiedy tego swapa tworzy się w sposób zupełnie inny. Efekt końcowy jest dokładnie ten sam, ale to omówię później. Przestrzeń wymiany. Zaznaczamy właśnie taką opcję. Przestrzeń wymiany będzie to nasz swap. I klikamy OK. W ten sposób właśnie utworzyliśmy bot, root i swap. Resztę przestrzeni wolnej tworzymy tutaj partycję home, na której znajdować się będą wszystkie pliki i katalogi użytkownika, włącznie z jego danymi i ustawieniami jego programów. Tworzymy home, klikamy OK. W tej chwili cała tablica partycji została przez nas utworzona. Możemy przejść do instalacji systemu, klikając zainstaluj. To jest ostatnie ostrzeżenie o tym, że dysk zostanie sformatowany i kolejne partycje zostaną utworzone. Możemy się temu przyjrzeć i ewentualnie dać wstecz, żeby dokonać odpowiednich modyfikacji. My tu niczego nie będziemy modyfikować. Klikamy po prostu naprzód i jedziemy z programem dalej. Teraz instalator prosi nas o utworzenie strefy czasowej. Jesteśmy w Polsce, więc Warszawa jest jak najbardziej dobrą, domyślną opcją, więc klikamy naprzód.
Teraz należy utworzyć domyślnego użytkownika systemu. W moim przypadku będzie to test. Jak widać, domyślnie podbija mi tu nazwę komputera test VirtualBox, bo w takim właśnie środowisku wirtualizacji tworzę sobie tą instalację. Od razu podbiło mi domyślną nazwę użytkownika na podstawie imienia i nazwiska użytkownika. Ja tu mogę napisać cokolwiek jeszcze, to dalej będzie w przypadku nazwy użytkownika pierwszy wyraz imienia i nazwiska. Hasło oczywiście musi być super tajne, więc je teraz tworzę. Następnie mogę nacisnąć naprzód i czekać na rozwój wypadków. W tej chwili instalator kopiuje pliki potrzebne do rozpoczęcia instalacji. Ja to chwilowo spauzuję. Następuje kopiowanie plików. Ten proces troszeczkę potrwa. Dobrze, widzimy taki oto komunikat, który świadczy o tym, że system został zainstalowany. Możemy śmiało uruchomić ponownie komputer. Komputer się uruchamia. Jeszcze tylko dostaniemy komunikat z prośbą o usunięcie medium instalacyjnego z komputera i naciśnięcie Enter. Komputer nam się restartuje. Ja to spauzuję. Po ponownym odpaleniu się komputera naszym oczom ukazuje się ekran logowania z nazwą naszego użytkownika, z miejscem do wpisania hasła. No więc wpisujemy nasze hasło, które utworzyliśmy dla użytkownika przy instalacji. OK, wita nas ekran powitalny, w którym możemy sobie przeczytać podstawowe informacje na temat systemu. Na chwilę obecną możemy sobie dać z tym absolutnie spokój. Odznaczyć wyświetlanie tegoż okna przy uruchomieniu systemu. Więcej nam się ono nie pokaże. W tej chwili powinniśmy nasz system zaktualizować. Dostajemy taką oto informację po kliknięciu w tą tarczkę z pomarańczowym kółeczkiem. Zresztą to pomarańczowe kółeczko świadczy o tym, że mamy jakieś wiszące, niezainstalowane aktualizacje. Więc teraz przejdźmy do konfiguracji naszego systemu aktualizacji. Pierwsze, co powinniśmy uczynić, to zastosować aktualizację menedżera aktualizacji. Uwierzytelnić ją hasłem. Najpierw zaktualizuje nam się sam menedżer aktualizacji systemu, co się już właśnie stało. Teraz powinniśmy przejść na serwer lustrzany bliżej nas. Jesteśmy w Polsce, więc wybierzmy coś polskiego, możliwie blisko naszej lokalizacji. Dobrze, teraz zmieniamy tutaj serwery. Dobrze, załóżmy, że znajduje się bardzo blisko Warszawy, więc wybiorę sobie ten serwer warszawski. To samo uczynię, jeśli chodzi o serwer bazowy Ubuntu Focal. Dobrze, mamy tutaj pierwszy z brzegu ICMED, coś tam 2,4 MB na sekundę, to dość sporo. W tej chwili możemy, przepraszam, troszeczkę mało jest to okienko maszynki wirtualnej, kliknąć OK w celu zaktualizowania serwerów lustrzanych. Przechodzimy na serwery polskie. Chwilkę to potrwa. Serwery zostały zaktualizowane. W tej chwili możemy przejść do instalacji
nowych wersji naszego oprogramowania. Odświeżmy sobie tylko listę w celu odświeżenia wszystkiego, włącznie z połączeniami do aktualnych serwerów aktualizacji. I w tej chwili możemy kliknąć zainstaluj aktualizację. Menadżer aktualizacji poinformuje nas, jakie nowe pakiety zostaną zainstalowane. W skutku instalacji tego, co tu się z tyłu znajduje, zostaną również dodatkowo zainstalowane poniższe pakiety. Jeżeli się nie zgodzimy, nasza aktualizacja może się nie udać, więc w tym momencie najlepiej nacisnąć OK. Ponownie podać hasło naszego użytkownika. Klikamy uwierzytelni. W tym momencie jedyne, co nam pozostało, to poczekać na zakończenie aktualizacji. Tak to mniej więcej wygląda. Menadżer pobiera aktualizację, następnie je instaluje. Na koniec tego procesu zostaniemy poinformowani o tym, że aktualizacja została ukończona, a nasz system należy zrestartować w celu wprowadzenia nowych wersji oprogramowania. Pakiety zostały pobrane. Teraz, jak widać, instalator przeszedł do instalacji oprogramowania. W momencie, kiedy zakończę, wznowimy nagrywanie filmu. OK, właśnie w tej chwili podstawowa instalacja, czyli w zasadzie instalacja systemu Mint została zakończona. Właśnie stałeś się użytkownikiem Minta, jeżeli zrobiłeś to samo, co ja w tej chwili na swoim komputerze. Teraz wystarczy tylko zrestartować system. Zamknijmy sobie updater. Klikamy wyloguj oraz klikamy uruchom ponownie. W tej chwili system nam się odpali już zupdate'owany z najnowszą wersją wszystkich możliwych pakietów. Proszę bardzo, oto jest nasz system zainstalowany, zupdate'owany. Tarcza jest, natomiast na tej tarczy nie ma czerwonej kropki, czy tam pomarańczowej kropki, co świadczy o tym, że system jest w pełni aktualny. I to by była cała instalacja systemu Linux Mint. Mówił do Was Dziadek Węgiel. Widzimy się w następnej wersji instalacji. Cześć.